Obłaskawianie nieoswojonego. By udowodnić, że umiesz ustrzec tę ziemię przed niebezpieczeństwami, musisz pokonać wszystkie zamieszkujące je stworzenia w ciągu 4 miesięcy. Śmierć Kilgora lub któregoś z jego towarzyszy oznacza przegraną. Wszystkie stworzenia! 4 miesiące. Ogry, ptaki, gromy, urukowie. Ogry na pewno, nie? Teraz, czy ptaki, gromy, czy urukowie? Urkowie strzelają, rzucają. Ptaki gromu z kolei gromią. Wezmę uruków. Oswoiłem największą bestię. Teraz muszę okiełznać pozostałe potwory tej ziemi. Każda kolejna rzeź podsyca mu moc i żądzę krwi. Zasiądę na tronie Krewlot. Żaden człek ni bestia nie stanie na mojej drodze. Dostajesz pod swą komendę 3 bohaterów. Dbaj o nich, ponieważ dzięki nim może udać ci się oczyścić ten teren. Masz 4 miesiące, by wykonać zadanie. Powodzenia i miłego polowania. Gurnisson. Gird. W zupełnie innym miejscu? Oris? Ostro. Kilgor. No i oczywiście nie ma żadnego z tych artefaktów. Dobra. No, powiedzmy, czyli Kilgor jedynie dostał zbustowanie. Jesteś teraz na terenie goblińskiego plemienia Utopia. Barbarzyńców jadamy na śniadanie. To ich motto. Ja myślałem, że generalnie goście z twierdzy są barbarzyńcami. No ale jak widać, przynajmniej oni tak o sobie nie myślą. No chyba, że sami bohaterowie są barbarzyńcami. To też możliwe. Co jest? Nie ulepszeni? Okej. Wszystko po kolei. Kapitolu nie zbudujemy, ale mamy już przynajmniej Radę Miasta. Dobra. Z tego co ja widzę, trzeba brać koszarę goblinów. Albo gildię magów. Może się okazać, że coś naprawdę ciekawego będzie. No, to jest dobra myśl. Zobaczmy. Pierwszy, drugi poziom zazwyczaj są decydujące. Niestety nic ciekawego. Zasoby ziemi już mieliśmy. A jednak, aura artefaktów. Zasoby ziemi. Wszystkie zasoby i kopalnie na mapie. Okej. Okay. Żeby nie zlamić ponownie, idziemy na północ. Okej, poza tym mam tych 3 bohaterów, którzy nie mają żadnego zamku w pobliżu. A muszę oczyścić tą krainę, która niestety ma podziemia. Ale zaraz. Podziemia chyba są tylko na samym środku, z tego co widzę. No bo tylko tutaj są jakieś zasoby. A zazwyczaj jak już jest gdzieś miejsce do chodzenia, to tam też gdzieś rzadziej lub częściej zasoby się czają. Czają, by nas nagłym bogactwem razić. Artefakt widzenia. Teleskop. Stary teleskop leży na wpół zakopany w piasku. Odkopiemy. Nice. Obozowisko? A co tutaj? Artefakt. Przeciwko berserkowi, czyżby? Nie, znowu +2. Do ataku. To co? Wataha hobgoblinów. Chyba nie warto. Tak coś czuję. Przynajmniej na razie, póki nie mamy ulepszonych rzucających. Parę zielonych smoków. Fe. To mi się nie podoba. Dobra, tutaj też wataha hobgoblinów, ale za to artefakt warty. Oj, warty takiej walki. Dobra, w wiatraku nic takiego super ciekawego. Wejście do podziemi, znowu wataha hobgoblinów. Horda. Nice. Dobra.
O, obserwatorium. No dobra, drzewce. Jasno-niebieski, strażnik granicy, tutaj widzę za to czerwony namiot klucznika i zielony. Ha, to wygląda tak, jakbym musiał Kilgorem wyjść i zająć oczywiście kopalnię złota i wziąć kluczyki. Cóż to za góra? No dobra. Czyli i tak muszę wszystkich eliminować, więc to mnie nie minie. Mam 10 ptaków gromu. No to jedziemy po kolei. Jedynie balistę ma. Z dystansowych. Nie ma żadnych czarów. To niech przybliżą się do nas, żeby cała reszta też mogła zaatakować. Poczekaj. No, już możesz iść. Nice. Teraz możemy bić. Niedobre wilki. Po złej stronie stoicie. Ach, było gromem porazić. Może kiedy indziej. Magia ziemi i mądrość. Na trzecim poziomie tak dużo super użytecznych czarów nie ma. Więc wezmę magię ziemi. Chociaż on w ogóle na razie nie ma możliwości czarowania. Okej, zanim on wyjdzie stąd, to muszę przejąć niestety niebieski klucz. Dobra, weź to. Chyba exp się tu przyda. Który masz poziom? 6. Ach, to nie tak bardzo. No dobra. Teraz tutaj z kolei nie widzę, co się dzieje. Co jest dookoła? Ważki. Nie karmić ważek! No dobra. Tutaj zielony z kolei. Zielony jest po tej stronie. Tu jest czerwony. Czyżby... tutaj gdzieś na dole... był... niebieski? Jasno-niebieski? Pewnie tak. Fontanna fortuny. Dopisze nam szczęście, horda ważek. Ach, za to mamy behemoty. No... no dają się. Nawet nie ulepszone. No dobra, możemy pojechać ważki. Chodźcie do naszych behemotów. A moment. To jest też horda... No dobra. Trzeba się rozgrzać. Czaruj. Przynajmniej czaruję. Nie za bardzo, ale jednak. Jakoś. Dobra. Przynajmniej zeszło to z nas. Okej. Osłabienie? Rozprasza zaklęcia ochronne, zapomniałem o tym. Ojojoj. Ilu? 20 aż. Jej. Ostro. To nie poszło dobrze. Nauka? Weźmy magię wody. Dobra, jakieś budynki do jednostek, rojowisko ważek. Niezbyt przyjemnie. Dobra. Co Oris mogę zrobić? To są same gryfy. Też jest ostro. Tu ulepszone. No i są góry z ich siedliskami. Dobra, obejdę na razie dookoła. Nie czarujesz? Ochrona przed powietrzem? Co to ma w ogóle być? Czuję, że umoczyłem w związku z Gird. No cóż, czasem tak bywa.
Weźmy w takim razie kasę. Trochę potrwa, zanim ja wyjdę i zajmę te namioty klucznika. Więc jest czas na zbieranie surowców. Jeszcze tu zajdę. Buzowisko. Dobra. Żadnych jednostek. Wszystko co zatkane. No dobra. Może tu? Też tabliczka? Przekonamy się co tam będzie. Tędy nie przejdę. Wataha Hobgoblinów. Wejście do podziemi. Poczekać do następnego tygodnia? Tak, na razie się rozejrzę tylko. Damy radę. Tak. Rozpoczynamy. Jak daleko? Tylko 20-41? Skoro tak... Moment... niestety... Trochę byśmy musieli mieć, żeby hobgobliny padły na raz. Niedaleko jednak. Błyskawica, 185. 50. No dobra, błyskawicznie pojedziemy jednego. No i chodźcie. Jaka moc. Okej. Zwiększone morale. I tak, tutaj koniecznie Wataha Goblinów. No ale cóż, nie obędzie się bez tego. Musimy mieć kamienie. Chodźcie, chodźcie. Mamy toporki dla każdego. Tutaj, tutaj, tutaj. No, rozpoczynamy. Pięknie. Wysunęli się na atak. Hops. Hops. Nie, nie musimy rzucać żadnych czarów. Mogę się obronić. Teraz poczekać. W zasadzie mogę... O. Luz. Tyle. I mamy kamienie. Świetnie. A co w mieście? Więc tak. Co my możemy zrobić? Jest dzień drugi. Coś czuję, że wypada robić te koszary. Ta. No bo już kapitolu nie zbudujemy. Tak. Siedlisko behemotów. Koszary goblinów, wilczy wybieg, gniazdo na urwisku. Okej. Czyli te trzy tylko. A do gniazda na urwisku? Ha, czyli bardzo szybko będziemy mieli behemoty. Dobrze. Okej. Jedziemy dalej. Zwiadowcy donoszą, że poszczególne rejony zdają się być zamieszkane przez jednolite grupy stworzeń. Gryfy, wilczych jeźdźców i tym podobne. Nie wyglądają one na skore do przyłączenia się do ciebie. To naprawdę dzikie bestie. Aha, a wilczy rycerze? Fajnie by było, jakby się przyłączyli. Dobra, zobaczmy co u wozu. Rtęć. Wyślemy do miasta. Może jakiś kurier się przedostanie przez te kratery. Dobra. Okej. Pytanie, co teraz? Horda wilczych jeźdźców. I co? Nie poczarujesz. Ewentualnie można tak, wzmocnić się wilczymi wybiegami.
Ja myślę, że to będzie najlepsza opcja. Wilczy jeźdźcy Tret, witają cię w piekle. Świetnie, na pewno będę chciał się przyłączyć. Oni tylko tak groźnie wyglądają, spokojnie, spokojnie. Gobliny, wy się lepiej nie ruszajcie nawet. No dobra, niech oni idą do nas. Tak. Mogę ewentualnie pochłonąć kontratak. Nie będzie mocny. Co prawda mało tego HP. Dobra, poczekaj na razie. A! Praktycznie załatwimy problem. Prawie na pewno. No. Okej. Ty będziesz bardzo mocno uderzał, więc... O tego, szarpnę. Uch, całkiem nieźle to poszło. Dobra, to oddal się. Czyli nieźle będzie. Nice. No, to mi się podoba. Możemy spokojnie atakować. Ja wezmę tutaj płatnerstwo. Tak. Magia ziemi, nie ma co z nią szaleć. Przecież nawet on nie ma nic w swojej księdze. Dobra. Zajrzyjmy do tego zamku. Wilczy wybieg powstanie. Następnie gniazdo na urwisku. I wiadomo, siedlisko behemotów. Dobra, Gird. Tutaj jest gorzej. Niestety. Horda ważek. Okej, musimy koniecznie atakować te, które chronią właśnie rojowisko. Musimy się wzmacniać. To już patrzyliśmy, tak? Czy nie? Zobaczmy jeszcze raz, po drodze. Tak, nie karmić. No dobra. Na szczęście behemoty są twarde. No już osłabiony z deka. 36. Ile macie HP? Powinno wystarczyć. Co prawda 64 zostało, ale porzucenie jeszcze żądzy krwi. Będzie masakra. No dobra. Czemu nie chcesz zaatakować ze swojej obecnej pozycji? Jak nie, to nie! Aha! Nie tym się ruszam, co trzeba. Fu. No. Okej. Przynajmniej mi behemotów nie atakują. Tylko moje mięsko armatnie. Okej, ile macie HP? Sporo. No dobra. Och, udało się. To co, kontratak zbieramy? Nie, ty się lepiej broń. Okej. Dobra, kolejna czwórka. I od razu dokończymy behemotem. Proszę. Ostro. O, będzie lepiej. Atak. Dobrze. Czy nie jest tak źle? Teren gryfów. Strzeż się, albowiem jadają konie. I co, na piechotę będziesz chodziła? Oris, oris. Strzeż się. Okej. Tutaj nie widać ich siedlisk. Na północy były... Mnóstwo królewskich. Ostro. Zobaczmy tutaj. O, też jest coś. I grupa tylko. Dobrze, lepiej. Będzie dobrze. No. Który się prosi? Najbardziej ten.
Czekaj. Czekaj. Broń się. A właściwie mogłem ochronić go przed powietrzem, żeby się nie zapowietrzył przypadkiem. Dobra. Całkiem nieźle. Dowodzenie? To jest mag bitewny. Za bardzo nie mamy czym czarować, ale magia ziemi kusi. Ja i tak wybiorę tutaj dowodzenie. Nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek Oris będzie miała magię ziemi. Oczywiście mam na myśli czary. Znajdujesz małą jaskinię gryfów. Znajduje się w niej topór i kilka jaj. Ha! Będzie jajecznica. Tak. No tylko z jajek. Jeszcze mięsko będzie. Dzięki temu toporkowi. Wiecie co? Tu się bardziej opłaci doświadczenie. Level? Jeszcze nie? No tak. Ale i tak już niedaleko. Pewnie, że chcę. Dawajcie. Dzień trzeci. No cóż. Dobra, zabijmy to mnóstwo. No, nie powinno być problemu. No i dobrze. Tego wzmocnionego. O, przyklepiemy. No dobra, sfinszuję go. Czekaj. Ha, specjalnie tak się ustawił. Dobra. Ten też, tak. Dobra, to broń się. I tak. Dyszka. Dwóch zostało. Kontratakujesz. Szkoda. 25. No cóż, 150 bym musiał zadać. Jest możliwe. Blisko. To co? Wchodzimy. To nie było mądre. Okej. Inteligencja jeszcze. Dowodzenie zaawansowane. Mam nadzieję, że niedługo się opłaci. Okej. Dobra. Kilgorze. Dawaj. Wszystko bierz. Okej. Koszary goblinów mogą być. Tak, wszystko tutaj zbiorę po kolei. Dobra, to tyle. Wilczy wybieg. Świetnie. Zahaczymy o te? Zahaczymy, no jasne. Też sobie poradzimy. Bez problemu. Czekaj. Czekaj. Uciekaj. Napieraj. No i dobra. Bardzo ostro daje ta balista. Ha. Dobra. Ty też się broń. Tutaj. Damy mu wpalnik. Nie polubił tego. Następnym razem do walenia w palnik wezmę coś mocniejszego. Ratujesz mieszkańca bagien przed grupą ważek. W zamian daje ci on swój topór. Topór centaura. Dobrze, że nie zdążył ściąć tego rojowiska. Ani jednego, ani drugiego. No, mamy ważki teraz po swojej stronie. Dzień czwarty. Okej. Oris. Dawaj. Skrzyneczka. O.
Weź kasę ten na razie, bo tylko 500. I co? Trochę ponad 1100. No dobra, bierzemy kasę. Okej. Mnóstwo gryfów. Teraz tak. Koszary? Pewnie. Zapraszam. Watacha goblinów. Damy radę. Damy radę? Musimy. Tutaj drewno jest. Będziemy grali na czas. To ty się tutaj zbliż, ty też. No i rozpoczynamy. W sumie? To co, spowalniać ich czy nie? Mogę spowalniać. A ile HP mają w sumie? Sporo, niestety. Dobra, spowolnienie. To co, czekamy. W sumie bronić się można. I rzut do celu. Czekaj. No. Broń się. Bez problemu sobie poradził. No i tyle. Nie musiałem spowalniać. Okej. No smoki, to na razie nie jesteśmy odporni. Mogę tak podejść i nie zaatakować? Lepiej zapiszę przed tym. Dobra. Ach, mogę. Tak też. Ha, podwinęliśmy mu. Dobra. Więc tak, gniazdo na urwisku.